Witam w kolejnym odcinku Minecrafta. Dzisiaj pokażę wam dużo nowych, fajnych mieczy w Minecrafcie, więc jeżeli używacie zwykłych mieczy, takich jak tutaj te, które trzymam w ręce, to możecie podejść sobie do lawy na waszym świecie w Minecrafcie i po prostu wrzucić je do lawy, bo one nie będą wam już do niczego potrzebne, bo dzisiaj wam pokażę naprawdę fajne rzeczy, tylko jest jeden problem, bo netherite'owy miecz wypłynie. No właśnie, zapomniałem o tym, ale udajmy, że wszystkie tam miecze zostały spalone w lawie, żebyśmy się mogli dzisiaj zająć tematem odcinka, czyli nowymi super OP, giga OP mieczami w Minecrafcie i do tego będziemy potrzebowali custom craftera i w sumie w tym custom crafterze musimy sobie zrobić coś takiego jak sword crafter, także postawię sobie ten przedmiotik i tutaj jak widzicie mamy różnego rodzaju przedmioty i teraz ja wezmę na przykład sobie troszkę kamieni i trochę będziemy eksperymentowali, bo do końca nie wiem jakie rzeczy można robić, czy na przykład można zrobić miecz z enderpearl, nie wiem, przekonajmy się, także jeżeli takie filmy wam się podobają, to możecie zostawić łapę w górę oczywiście. Będzie to dla mnie znak, żeby więcej takich filmów tworzyć. I wiadomo, na jakie wam macie promocję, gdybyście nie wiedzieli. Streamuję na Twitchu i coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, że mój Discord jest w opisie. I tam są też fajne rzeczy. Dobra, mamy Enderman Sword. Transportation, right click to randomly teleport. Aha, czyli będzie mnie teleportowało za każdym użyciem prawego. Ej, w sumie to jest spoko, walczysz sobie z jakimś gościem, cyk, 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 walka trwa i nagle mówisz, dobra gościu, muszę spadać, bo mama mnie woła na obiad i... A, tylko że teleportujesz się w losowe miejsce. Ale to też ma fajne zastosowanie. Możemy sobie pójść na przykład, walczyć sobie z gościem, teleportujemy się za niego. Chciałem się teleportować za to drzewo, bo to był mój przeciwnik, ale niestety nie wyszło, okej? Okay? Nie wyszła teleportacja, także fajny mieczyk, okej? Okay? Naprawdę fajny mieczyk, ale sprawdźmy jeszcze, czy na przykład jest Bedrock Sword, bo każdy z tych mieczy będzie miał swoje własne właściwości. I chcę zobaczyć po prostu, ile tych mieczy zostało tutaj dodanych i czy na przykład miecz z Bedrocka jest? Nie no, z Bedrocka na pewno nie ma. No nie wiem, dlaczego pomyślałem, że będzie coś takiego, ale na pewno będą miecze, patrzcie, Firework, bo musi coś takiego być. Na pewno będzie z jakąś rybą, weźmy pufferfish i weźmy zwykłą rybkę. I uwaga, czy z tego uda się stworzyć jakiś ciekawy mieczyk? Tak, mamy. Ale to zarąbiście wyglądają. Ty, fajnie to wygląda. Okej, z pufferfisha nic nie można. Tropical fish też nic nie można zrobić, ale mamy miecz z fireworków. I firework explosion on target, czyli jeżeli sobie na przykład zrysujemy ząbiaczka. Ja jak widzicie wszystko robię na game modzie, no bo pewnie bym umierał co chwilę, bym tracił wszystkie przedmioty i tak dalej. I teraz uderzamy go. O, ej, fajny efekt, to taki efekt mógłby być na przykład 1% szansy masz na ultra krytyka, który załatwia stwora. I takie coś, cyk, powinno być od razu dostępne. Także nie wiem, czy ile on zadaje obrażeń. 3 ataku i 2,5 atak speeda ma. Oj. W sumie dużo, bardzo dużo ma, znaczy bardzo małego tego atak speeda ma ten mieczek. Chociaż nie, i tak, czekajcie, dla porównania. Może jestem na game modzie, ok? Może jestem na game modzie i dlatego tak to działa, ale naprawdę drugi bardzo fajny mieczek. To co byście powiedzieli na End Crystal Sword, który wydaje mi się, że będzie jednym z najpotężniejszych, chociaż nie. Does increasing damage per hit. Aha, czyli obrażenia się zwiększają za każde uderzenie tym mieczem. Czyli na początku będziemy zadawali 1, ale później pewnie będziemy zadawali 2, później 4, 8, 16 i tak dalej. Ej, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo potężnie. Prawym jak klikniemy, nic się nie dzieje i w ogóle podobają mi się te tekstury. End Crystal Sword, no, to jest increasing i cały czas mamy 2,5 atak speeda, to jest takie, no, dość średnie bym powiedział, ale zobaczymy na ile można załatwić takiego zwykłego pająka. 1, dobra, dobra, szkoda, że nie mam też pokazane ile dokładnie obrażeń to zadaje, ale możemy w łatwy sposób to naprawić. Summon, Minecraft, na przykład Wither? Okej, okay. Nie, chyba nie można w ten sposób, a nie, jest Wither. Okej, to trzeba zrobić w ten sposób i mamy pięknego Withera. Dzień dobry, Witherku. Chcę zobaczyć, czy rzeczywiście... O, ten miecz jest OP. Co jest? Dobra, ale no... zdobyć takie przedmioty, żeby stworzyć taki miecz, to trzeba naprawdę troszkę powarmić. Ale widzicie, chodzi mi o to, że każdy z tych mieczy ma jakąś specjalną właściwość, ma jakieś specjalne umiejętności. I tak powinny działać przedmioty w Minecrafcie, bo nie znam nikogo, kto by normalnie sam z siebie używał złotych mieczy. Albo tej zbroi. Kto używa? Okej, okay. Jeżeli nie używasz tej zbroi w Minecrafcie, to zostaw łapę w górę. Teraz, w tym momencie. Zobaczmy, ilu nas jest, bo ja sobie sam zostawię nawet łapę w górę pod tym filmem, bo nie znam nikogo, ta zbroja jest tak bezużyteczna.
Serio, to jest tylko, jeżeli naprawdę nie masz innego wyboru i nie masz żelaza, to sobie tworzysz taką zbroję. Ale nie potrafię znaleźć żadnego zastosowania. I przejdźmy do kolejnego miecza i weźmy sobie Iron Sword, później diamenty, tak? To będzie dość dziwny mieczek, bo sobie go troszeczkę ulepszymy. I dajemy sobie Iron Sword, dajemy sobie dwa diamenty i mamy Critical Hit Sword. Can critical hit pod, for massive damage. Czyli, jeżeli sobie postawimy jakiegoś stworka, na przykład weźmy Creepera, czemu nie, to może on skrytować i to tak bardzo skrytować, że pewnie załatwimy tego stworka na jeden strzał. Ale można też zrobić coś takiego i zrespić kolejnego Widera. Dzień dobry. Witam pana Widerka, tylko proszę mi nie rozwalać tutaj niczego. Na razie nie widzę, żeby tak skrytował za naprawdę duże obrażenia, ale może... Może to trzeba mieć naprawdę szczęście. I w ten sposób... Nie no, to wygląda mi jak zwykły miecz. O! Widzicie ten efekt? Taki, o, to przed chwilą takie coś było. Pytanie, czy to jest właśnie zasługa tego miecza, czy jak? Dobra, weźmy tym sobie, go pobijmy troszkę. I od razu idzie sobie w kopalnię. Tak, idź w kopalnię, daj mi spokój. Dobra, przejdźmy do kolejnych mieczy, bo mamy ich naprawdę dużo. Jak widzicie, nie wszystkie są jakby użyteczne, bo ten Iron Sword plus dwa diamenty, to chyba wolałbym stworzyć już diamentowy miecz, chociaż on 6 ataków zadaje, a diamentowy chyba zwykły ma, upewnijmy się, czy ma 7? Tak, ma 7. Ale atak speed ma mniejszy. No właśnie. Czemu, czemu mają służyć takie mieczyki? Na przykład weźmy, spróbujmy zrobić miecz ze szkła. Na pewno miecz ze szkła musi być. I nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się pokazać wszystkie te miecze, ale możemy sobie zrobić jakby kontynuację i pokażę wam już tam najbardziej OP itemy, jakie są, bo są dwa magiczne takie miecze, które są wyłączone. To jest jakiś God Sword i coś jeszcze. Does very little damage. Okej, czyli zadaje małe obrażenia, ale powoduje krwawienie. Czyli im mamy mniejszą wytrzymałość tego miecza, tym krwawienie będzie większe. Chcę zobaczyć, jak to działa. Dzień dobry. Cyk. Nie widzę? Nie widzę, żeby to powodowało krwawienie. Niestety, ciężko mi to sprawdzić, ale możemy zrobić coś takiego. Mamy troszkę zombiaków. Game mode z survivami, miejmy nadzieję, że nie umrę. I co? Krwawienie? Okej, nie ma krwawienia. Znaczy, o, jest! Ale zarąbisty efekt. Czemu takich rzeczy nie ma w Minecrafcie normalnie? Czyli to jest jakaś szansa na krwawienie. Ale nawet jest to zrobione w takim stylu, wiecie, minecraftowym, typowo. Fajny efekt, to troszkę chyba przypomina mi Poisona. Taką trutkę. I im większy, im więcej po prostu, im mniej ma wytrzymałości ten miecz, tym większe obrażenia zadaje. Także fajny, naprawdę fajny miecz. No dobra, stworzyłem sobie troszkę mieczy, żeby to przyspieszyć, żeby już nie pokazywać wam craftingu. Widzieliście, że rzeczywiście tak to działa i może pokażę wam po prostu te już wszystkie miecze, znaczy może nie wszystkie, ale parę ciekawych mieczy, które sobie wybrałem, chociaż od razu mówię, że drugie tyle nadal czeka gdzieś tam w kolejce. I zacznijmy sobie od Experience Sword i dzięki temu mieczykowi i pewnie crafting tego miecza będzie na miniaturce tego filmu, bo wygląda to zarąbiście, tam trzeba stworzyć specjalne diamenty, które są połączeniem diamentów i butelek do enchantowania, także trzeba się troszkę natrudzić, żeby sobie tego, żeby ten mieczyk zrobić, także zobaczymy ile expa, o ile expa więcej będę po prostu... Wow! Ile expa będę więcej dostawał, czyli za każde uderzenie dostaję dodatkowo expa. Ale to jest zarąbiście zrobione. Czemu nie ma takich mieczy normalnie w Minecrafcie? Czemu ludzie muszą tworzyć po prostu samemu takie itemy? I naprawdę idealny miecz, jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, sobie w spawnerze posiedzieć i pozdobywać trochę expa. Także fajny, naprawdę fajny. Jeszcze owieczkę sobie tutaj załatwimy. O, jeszcze pająka widzę. I wysysamy po prostu expa, tak? Za każdym razem, gdy atakujemy. Chociaż nie, wydaje mi się, że tutaj... Za pierwszym uderzeniem wysysamy exp, a później nie wysysamy, ale no tak czy siak to jest darmowy exp właśnie na jakieś farmy i tak dalej, także wyrzućmy sobie to. I kolejną rzeczą jest Piston Sword i pewnie, jak już wiecie, po prostu będzie odpychał naszych przeciwników. Czyli taki knockback, mam nadzieję, że to będzie naprawdę duży knockback, okej, jest duży. Czyli jeżeli nie chcemy z kimś walczyć, na przykład na jakieś PvP albo coś takiego, to cyk, używamy sobie tego mieczyka i też fajnie się sprawdza. Ten knockback jest naprawdę duży, więc ma to sens, bo gdyby to był taki troszeczkę mniejszy knockback, no to kurde, przecież można sobie zenchantować przedmioty. Znaczy właśnie, te wszystkie itemy, które tutaj widzicie, można je normalnie enchantować. Czyli to nie jest tak, że to co wam pokazałem to już ostateczna forma, nie, możemy sobie jakieś fire aspekty, sharpnessy, unbreakingi dać i tak dalej i wtedy te miecze oczywiście będą o wiele potężniejsze, ale fajny. Knockback też wydaje mi się, że jest spoko mieczykiem. Tutaj mamy TNT Sword.
A, i powoduje eksplodię. Eksplozję powoduje. Spoko. I myślałem na początku, że ta eksplozja będzie mnie raniła, ale... tak to by zostało pomyślane, że... O nie, czekajcie, troszkę mi zadaje obrażeń. A, teraz mi nie zadaje obrażeń, teraz też nie, czyli tylko jeżeli uderzamy w jakiegoś moba. No troszeczkę to jest miecz taki obusieczny, bo zarówno możemy siebie zranić, ale możemy też, jak widzieliście, na przykład załatwić takiego zombiaka na jednego strzała. Ile on ma ataku? Ma jeden ataku. Ej, jest naprawdę mała zombiaka przed chwilą pokonałem bez żadnych problemów. Więc może ta eksplozja jeszcze dodatkowo od siebie zadaje obrażenia i przez to ten miecz jest taki OP i oczywiście tworzy się go z TNT. Patyk plus TNT. Mówię, craftingów już nie będę wam pokazywał, bardziej chodziło mi o to, żeby na początku pokazać, że ej, te wszystkie wszystkie miecze można normalnie sobie skraftować. O, ale poleciał. Ej, nie, on jest OP. Ten miecz jest OP, tylko że ma mało wytrzymałości. Co my mamy tutaj? Causes lightning to strike. Czyli jeżeli sobie uderzymy w taką biedną owieczkę, no to teraz uderzy też piorun. I to już mi się nie podoba w tym sensie, bo to rzeczywiście zadaje mi obrażenia. A jeżeli stanę gdzieś daleko? Nie, to nadal, widzicie? Troszeczkę obrażeń zadaje, ale taki miecz może być przydatny, jeżeli chcemy sobie zamienić wieśniaka. Tak? Wydaje mi się, że piorun musi uderzyć wieśniaka, żeby on się by zmienił. Albo gadam teraz głupotę, albo creepera na przykład możemy naładować. Wiecie co? Nawet sprawdzę, czy rzeczywiście tak to będzie działało. Tylko trzeba znaleźć jakiegoś creepera. O, mamy. Uwaga, walnijmy w niego. I tak, mamy... O, ale ten creeper jest potężny. Dobra, to już nie chcę. Ale jeżeli mamy taką ochotę, żeby sobie zrespić takiego creepera, no to ten miecz będzie do tego idealny. Idzie za mną pająk i możemy sponge sword. Jeżeli w niego uderzę, to z tego co rozumiem, woda, dokładnie, widzicie, woda wokół jest po prostu wchłaniana, czyli taka przenośna gąbka, tylko że tak naprawdę po co to? W tym sensie, no jeżeli wezmę sobie rybkę, na przykład zaatakuję, to też niby woda jest wysysana, ale chwilę później wraca. Więc taki średni miecz, w tym sensie fajny zamysł, ale realizacja moim zdaniem mogłaby być lepsza. Co my mamy dalej? Ice Sword pewnie zamraża przeciwnika, tak, zamraża go. Oj, biedny zombiaczek. Biedny zombiaczek nie wie co zrobić i pewnie to jeszcze zadaje freeze. Aha, czyli go po prostu zamraża w jednym miejscu i chyba... Nie, okej, okay. Myślałem, że zadaje mu obrażenia, ale nie zadaje obrażeń, to po prostu gościu jest odmrażany. Lecimy dalej ze Slime Swordem. Slime Sword? Będzie się od... Wow! Ale zarąbiste. Ej, to mi się bardziej podoba niż TNT Sword. Ten mieczek. Pa, wyrzucasz sobie przeciwnika? A, tylko że on przeżył. Okej, okay, taki szkielecik sobie przeżył. W ogóle wezmę, wyłączę ten deszcz. Sorry, ale jakoś tak nie fajnie jest z tym deszczem. To spadaj do wody. I skoczył... nie skoczyłeś do wody. Dobra, jeszcze raz. I do wody. Dobra, dzięki wielkie. I mamy All or Nothing Sword. To jest ostatni miecz, który na dzisiaj przygotowałem, ponieważ jest on naprawdę dobry. Bardzo dobry. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mobek ma mniej niż 15 HP, to go zabija na jednego strzała, czyli tutaj. Okej? Okay? A jeżeli ma więcej niż 15 HP, to kompletnie nic nie robi. I teraz zobaczymy na creeperze, jak to działa. Okej, okay, no creeper ma chyba 20 HP, z tego co pamiętam, więc na niego to będzie dość średnie, ale jeżeli chcemy, nie wiem, jakieś zwierzęta... O, temu też nic nie będziemy robili, bo... A nie, czekajcie. Jednak robię, tu jest napisane... Does no damage if... aha, czyli jeżeli ma powyżej 15, to i tak nie zadaje obrażeń. A dlaczego zadało obrażenia? To jest ciekawe. Bo szkielet? Ej, może ja już nie pamiętam, ile moby mają HP. Ale coś mi się kojarzyło. O! A, teraz sam wybuch. No... Sorry, trudno, tak jest. Pająk, wilczek? O, wilczek został zone-hitowany. Pająk też został zone-hitowany, czyli widzicie, to działa, ale nie do końca. Było, tam był ten problem, że niby zadawałem obrażenia, ale tak naprawdę ich do końca nie zadawałem, więc może to jeszcze zostanie poprawione. Ale pierwsza część tego filmu została właśnie, znaczy dobiega końca, także jeżeli chcecie drugą część filmu, gdzie pokażę wam, oj, jeszcze bardziej OP miecze, no to zostawiacie łapy w górę i widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnym filmie. Linka oczywiście macie w opisie, gdybyście chcieli sobie to obczaić, tak samo jak linka do G2, gdzie dostaniecie masę różnych promocji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!